Cześć, moje kochane kabanoski, z tej strony Alia i witam Was w kolejnej środowej aktualizacji. Słuchajcie, co dzisiaj doszło do naszej pięknej pikselowej gry? Doszły nowe rzeczy w sklepie oraz troszeczkę urozmaicili tutaj nam reputację z Farach. Ale zanim to bardzo chciałabym Cię pozdrowić, Jenny, i Ciebie... Wolę nie wymawiać, ponieważ nie chcę skrzywdzić Twojego imienia. I tutaj widziałam, że też pozdrowiłyście dziewczyny kogoś, także pozdrawiam też. No i dobra, bez zbędnego gadania, lecimy zobaczyć, co tutaj nam dodali. Także są nowe przedmioty w warsztacie Farach. Za te śmieci będziemy mogli teraz robić nowe rzeczy, które też sobie zaraz zobaczymy. Co jeszcze jest? Jeszcze więcej przetworzonych przedmiotów. Są nowe rzeczy do kupienia w sklepie i chyba też można je przetworzyć tam przy Big Bonnie. Więc to zobaczymy. I uwaga, koniec z odpornością na zimno. Nie fajnie, że to usunęli, ponieważ moim zdaniem to był taki fajny smaczek w tej grze. I kiedyś to się zbierało, żeby kupić jednego konia, który jest odporny na zimno, żeby łatwiej jeździć po Dolinie Ukrytych Dinozaurów. A teraz każdym koniem możemy tam szybko pojechać, także moim zdaniem nie fajnie. No i w następnym tygodniu Guillermo Gadea wraca do nas z nowym wyścigiem dla koni Jorviku. Nie za bardzo mi to dużo mówi, także okej. Okay. Dobra, lecimy sobie zobaczyć na te rzeczy, które tutaj są, bo ja już sobie co nieco tu podglądnęłam. Także pyk. I tutaj mamy, widzicie, te przetworzone jakby te śmieci. I jak sobie dozbieramy je, jeszcze te tutaj z Farach, to będziemy mieli taką oto czapkę. Ja powiem Wam, że ja w ogóle tutaj tego nie robię, bo jakoś męczy mnie to już. Tak samo jazda dusz mnie tak zmęczyła, że już tego nie robię. Tutaj mamy rękawiczki. Fajnie, że mają najlepszą statystykę. To bardzo na plus. Co tu mamy? Buty. Buciki mamy też takie. Ręcznie wykonana czapka. Aha, i tutaj mamy już bez tych śmieci. Czyli tu już jest normalna ten. To tylko te trzy, cztery. Trzy. Tylko te trzy doszły. A czy są jakieś sprzęt? O, sprzęt też jest, zobaczcie. No fajnie. O, Wiki! O, no proszę. Tutaj, to już mam. Tak, to już mam, bo jest na niebiesko. Dobra, co tu dalej jest? Tutaj mamy... Aha. No dobra, okej. Okay. To stąd wszystko. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, bo ja będę Wam to milion razy powtarzać, ja nie potrafię tłumaczyć. Uwaga, jeszcze jest w sklepie globalnym. Ten czaprak, ja już go podglądnęłam, tak. Ale on jest taki cudowny. No po prostu jestem zachwycona tym czaprakiem. Ja to teraz kupuję, proszę. O, kupiłam już. Ale jest cudowny. No, te owiki, no takie sekolor. Ta torba też jest bardzo ładna. Bo jak zauważyłam, to jest cały komplet taki. Jest też siodełko i o głowie. Ej, ładnie mu w tym. Tylko nie rozumiem, dlaczego te owiki, skoro te owiki, ochraniacze, sorry, totalnie nie pasują do niebieskiego, ale okej. No to bez tego, nie? No to ten czaprak, jejku, z futerkiem jest prześliczny. Przymierzmy go sobie teraz. No, kurczę, piękny. No jest piękny po prostu. Strasznie mi się podoba. Bardzo ładny, no. Dajcie znać, co o nim sądzicie, bo moim zdaniem super. Gdyby dodali więcej kolorów tego czapraka, to by było mega. Szkoda, że nie mam tutaj jakichś innych ciuchów może, żeby się przebrać. A to co to się z tym podziało? Popatrzcie na to, co się z tym podziało. Ojejku, no dobra. Dobra. To teraz co? Lecimy jeszcze na farmę Steve'a. Zobaczyć, co i jak u Big Bonnie. Bo chyba tam też można właśnie te ciuchy z globalnego, oj nie to, z globalnego te ciuchy można chyba też przetworzyć, jakby żeby za darmo mieć, wiecie. O, i zauważyłam, że tutaj takie zielone się robi. No dobra, to lecimy na farmę Steve'a, ja biorę podwózkę i widzimy się u Big Bonnie.
Dobrze, już tutaj dojeżdżam do Big Bonnie. Powiem wam, że ja tutaj cały strój z tego wzięłam już. Mam wszystko i mam tego kota i w ogóle wszystko mam stąd. Ale nie. Nie dodali tutaj nic. No to się w takim razie pomyliłam. No to wybaczcie, czyli po prostu dodali tutaj takie nowe ciuchy, a tam przy farach za pomocą tych można sobie stworzyć nową rzecz. Tak, tak, tyle. Nie mądź jeszcze bardziej Alia, bo... Tak, wszystko macie oczywiście na stronie, strona jest w linku w opisie, także możecie sobie tam zerknąć i na spokojnie przeczytać. Aktualizacja dosyć krótka, ale no tak jak mówię, ten czaprak po prostu jest cudowny i ja się w nim zakochałam i teraz chyba stworzę outfit podniebieski, bo jest cudowny. No i co? To chyba tyle z tej aktualizacji. Nie wiem, co to będzie za tydzień. Możecie podsunąć mi jakiś tam pomysł, bo nie za bardzo pamiętam, o co chodzi. I w ogóle nic mi nie mówi to imię, także śmiało piszcie w komentarzach. No i też dajcie znać, co myślicie o tej aktualizacji. No, moim zdaniem taka mega średnia. Chyba, że ktoś lubi tam zbierać w farach i chce te rzeczy, no to super. Mi tak nie siadła. No, a więc bez zbędnego przedłużania będę się z Wami już żegnać. Pamiętajcie oczywiście o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach i pa, pa!